Dzień dobry. Jest to film dotyczący historii w klasie ósmej, a temat dotyczy dekolonizacji, czyli rozpadu systemu kolonialnego. I zaczniemy od przyczyn rozpadu systemu kolonialnego i od tego, co oznacza dekolonizacja. Warto pamiętać, że był to proces wyzwalania się ludów Afryki i Azji spod zależności kolonialnej oraz tworzenia przez nie niepodległych państw. Jak do tego doszło? Jedną z najważniejszych przyczyn było osłabienie największych państw kolonialnych w wyniku II wojny światowej, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. W państwach tych, borykających się z własnymi problemami po wojnie, okazało się, że koszty utrzymania wielu kolonii zaczęły przewyższać płynące z nich korzyści. Do tego doszedł fakt, że wśród mieszkańców kolonii pogłębiła się świadomość narodowa i nasiliły się dążenia niepodległościowe. Co więcej, w wielu miejscach na świecie, wśród miejscowej ludności, wykształciły się elity polityczne, chcące przejąć odpowiedzialność za swoje kraje. Siłę dodawał ludziom fakt, że mit niezwyciężonego białego człowieka upadł, kiedy państwa europejskie doznawały kolejnych klęsk w wojnie, a kolonie europejskie w Azji zostały zajęte przez Japończyków. Poza tym społeczeństwa europejskie dojrzały do uznania, że kolonializm jest nieludzki i niemoralny, co oznaczało brak tolerancji dla niego. Poglądy te wzmacniały Stany Zjednoczone, które krytykowały kolonializm, podobnie zresztą jak ZSRS. W jaki sposób uzyskały niepodległość Indie i Pakistan? Społeczeństwo w Indiach, czyli najcenniejszym klejnocie w koronie brytyjskich kolonii, od wielu lat dążyło do niepodległości. Coraz większe wpływy zdobywał Indyjski Kongres Narodowy, skupiający głównie ludność hinduską. W początkach swojej działalności miał on na celu zapewnienie większego wpływu na sytuację polityczną wyedukowanych Hindusów. Z czasem zaczął odgrywać dużą rolę w ruchu niepodległościowym. Osobą niezwykle ważną w Indyjskim Kongresie Narodowym był jego nieformalny przywódca, Mahatma Gandhi. Uważał on, że walce politycznej należy wyzbyć się przemocy, stosował więc bierny opór, organizując demonstracje, strajki oraz bojkot towarów angielskich. Gandhi stał się słynnym na całym świecie obrońcą praw Hindusów oraz działaczem na rzecz niepodległości Indii. Ludność Indii, która była wyznania muzułmańskiego, popierała inną organizację, Ligę Muzułmańską. Stopniowo władze brytyjskie zaczęły nadawać coraz większą autonomię Indiom. Po zakończeniu II wojny światowej rozgorzał w Indiach wielki, krwawy konflikt między większością hinduską i mniejszością muzułmańską. Konflikt ten ostatecznie doprowadził do wycofania się Brytyjczyków z Indii i podziału ich terytorium na dwa państwa. Indie, w których dominował hinduizm, oraz Pakistan. W większości zamieszkały przez muzułmanów. Oba kraje zdobyły niepodległość w 1947 roku. Jaki był przebieg dekolonizacji Afryki? Po II wojnie światowej jedynymi niepodległymi państwami afrykańskimi były Egipt, Etiopia i Liberia. Dużą autonomię miały tereny należące do korony brytyjskiej w południowej Afryce. Natomiast pozostałe części Afryki stanowiły kolonie, pozostające we władaniu Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Rozwijające się na tych terenach ruch niepodległościowe wspierane były przez ZSRS. Duże znaczenie dla nich miała wojna o niepodległość Algierii, będącej kolonią Francji. Wcześniej Francja przegrała walki o panowanie nad Wietnamem w Indochinach w Azji, a wielu walczących we francuskich wojskach żołnierzy z Algierii i Maroka dostało się do niewoli tamtejszych komunistów. Sprytnym posunięciem komunistów było uwolnienie z niewoli tych żołnierzy, bowiem ich powrót do Afryki Północnej oznaczał rozgłoszenie wieści o porażce Francji, a to przekonało społeczeństwa tych terenów do przystąpienia do walki o niepodległość. Do wybuchu antyfrancuskiego powstania w Algierii doszło w 1954 roku. Walki były niezwykle krwawe. Powstańcy uciekali się do aktów terrorystycznych wymierzonych we francuskich osadników. Francuzi natomiast w odwecie brutalnie pacyfikowali wsie i stosowali tortury wobec aresztowanych.
Dopiero przeprowadzone w 1961 roku przez prezydenta Charlesa de Gaulle'a referendum niepodległościowe doprowadziło do końca walk. Przegrana Francuzów w referendum oznaczało wycofanie się w 1962 roku wojsk francuskich wraz z większością osadników z Algierii. Wydarzenia w Algierii pociągnęły za sobą niemal cały kontynent. W latach 1960-64 niepodległość uzyskało niemal 30 krajów Afryki. Rekordem był rok 1960, zwany Rokiem Afryki. Wówczas bowiem niezawisłość ogłosiło aż 17 krajów. Ale o ile Brytyjczycy starali się wycofywać z kolonii w pokojowy sposób, o tyle na przykład Portugalia, rządzona przez dyktatora Antonia de Oliveira Salazara, nie zrzekła się swoich kolonii w Mozambiku i Angolii, a walki tam trwały aż do lat 70. XX wieku. Na skutek kolonizacji granice państw w Afryce były sztuczne. Często nie uwzględniały podziałów plemiennych i powiązań gospodarczych, co rodziły brutalne konflikty między państwami Afryki. W celu zapobiegania wybuchom wojen między państwami afrykańskimi w 1963 roku powstała Organizacja Jedności Afrykańskiej, która pomagała w nawiązywaniu współpracy na polu gospodarczym i politycznym. A jak wyglądał nowy podział świata po dekolonizacji w związku z zimną wojną? Oprócz dwóch stron konfliktu, w którym kraje kapitalistyczne zwane były pierwszym światem lub zachodem, a komunistyczne drugim światem, pojawiły się również państwa niezaangażowane w te podziały zwane trzecim światem. W 1955 roku na konferencji w Bandungu utworzyły one organizację Ruch Państw Niezaangażowanych. Jednak mimo to państwa trzeciego świata stały się przedmiotem rywalizacji między wschodem a zachodem, co prowadziło do krwawych wojen. ZSRS w swojej propagandzie przedstawiał się jako sojusznik krajów walczących o niepodległość z państwami kolonialnymi. Dzięki temu część państw postkolonialnych uważało ZSRS za sojusznika, a duża część opinii światowej potępiała państwa kolonialne i ich sprzymierzeńca, USA. Sytuacja w państwach trzeciego świata. Niektóre kraje, takie jak Singapur, Korea Południowa czy Indonezja w Azji, przeżywały okres szybkiego rozwoju. Indie stały się silnym państwem z mocną armią, posiadającym broń nuklearną. Jednak mimo to w wielu częściach kraju wciąż panowała skrajna bieda. Część państw Bliskiego Wschodu bogaciła się dzięki zasobom ropy naftowej, jednak władzę tam często obejmowali dyktatorzy. Podobnie było w części krajów afrykańskich, gdzie dawni bojownicy o wolność stawali się krwawymi dyktatorami, przejmującymi dochody z eksploatacji bogactw naturalnych, wymuszającymi łapówki, upowszechniającymi korupcję. Część państw mimo formalnego odzyskania niepodległości pozostawała w zależności gospodarczej od dawnych metropolii. Zjawisko to nazywamy neokolonializmem. I tak, dochody nowych państw uzależnione były od eksportu żywności i surowców mineralnych do krajów bardziej rozwiniętych. Lecz zysk z eksportu tych towarów był niższy niż import artykułów sprowadzanych z państw uprzemysłowionych. Więc brakowało pieniędzy na rozwój szkolnictwa, służby zdrowia, budownictwa czy inwestycje. Problem pogłębiała niestabilna sytuacja wewnętrzna i liczne klęski żywiołowe, co odstraszało inwestorów. Wówczas wiele z państw afrykańskich uzależniło się od pomocy humanitarnej i wpadało w spiralę długów. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.